G.K. Chesterton. Ortodoksja. Fragment. Napisane jest, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga Twego. To prawda, ale Pan, Bóg Twój, może wystawić na próbę samego siebie. Wydaje się, że to właśnie wydarzyło się w Getsemani. W ogrodzie szatan wodził na pokuszenie człowieka. W ogrodzie Bóg wodził na pokuszenie Boga. W nadludzki sposób Bóg przeszedł przez doświadczenie ludzkiego przerażenia i pesymizmu. Gdy ziemia zadrżała i słońce zgasło na niebie, nie stało się to z powodu ukrzyżowania, ale z powodu wołania z krzyża. Wołania, które oznajmiło, że Bóg opuścił Boga. A teraz pozwólmy rewolucjonistom wybierać wiarę spośród wszystkich wierzeń i Boga spośród wszystkich bogów na świecie. Niech dokładnie zważą w myśli wszystkich bogów nieuchronnej powtarzalności i niezmiennej władzy. Nigdzie indziej nie znajdą Boga, który sam byłby buntownikiem. Powiem więcej. Choć tu rzecz przekracza możliwości ludzkiej mowy. Pozwólmy ateistom wybrać sobie Boga. Znajdą tylko jedno bóstwo, które kiedykolwiek dało wyraz ich osamotnieniu. I tylko jedną religię, której Bóg przez chwilę wydawał się ateistą. Dorothy L. Sayers. Essay The Greatest Drama Ever Staged. Fragment. Niezależnie od tego, jakim powodem kierował się Bóg, kiedy postanowił stworzyć człowieka takim, jak mi jest, podanemu ograniczeniom, cierpieniu i śmierci, był on uczciwy i odważny, aby samemu wypić ten kielich. Niezależnie od tego, w jaką grę Bóg gra ze swoim stworzeniem, dostosował się on do swoich zasad i zagrał uczciwie. Stwórca nie może wymagać niczego od człowieka, czego nie wymagał od siebie. Przeszedł on przez całe ludzkie doświadczenie od zwyczajnych irytacji życia rodzinnego, ciężkiej pracy i braku pieniędzy, po najgorszy horror cierpienia i upokorzenia, porażki, rozpaczy i śmierci. Kiedy Bóg był człowiekiem, to był nim do końca. Został narodzony w biedzie i zmarł hańbiącą śmiercią. André Frossard, słynny publicysta francuski z Le Figaro. Fragment książki Vittorio Messoriego, Pytania o chrześcijaństwo. Jest słowo Jezusa, które sprawia, iż zagłębia się w otchłani. Mówiłem, że w moim doznaniu, tam w kaplicy, tylko Bóg był oczywistością. Do Chrystusa musiałem dochodzić przez analogię, przez dedukcję. A więc jest jedno Jego słowo, które przekonało mnie na zawsze o Jego boskości. Jest to owo straszne. Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Czyż teologia nie twierdzi, że w osobie Jezusa współistniały dwie natury, boska i ludzka? A więc na krzyżu to On sam woła, że Bóg Go opuścił. Przeto zrezygnował także ze swojej części boskości, ze swojego kontaktu z Ojcem. Tylko Bóg może posunąć się do aż tego stopnia rezygnacji. Może uczynić z siebie dar tak całkowity. My zawsze zatrzymujemy coś dla siebie. On nie zachował niczego. Arcybiskup Fulton Sheen. Słowo do ateistów. Na krzyżu nasz Pan przemówił do ateistów, do komunistów, do agnostyków, do niewierzących, do odszczepieńców, do tych wszystkich, którzy przeżywają wewnętrzne piekło. W szczególności do tych, którzy mieli wiarę i ją utracili. Piekło nie zaczyna się w przyszłym świecie. Zaczyna się ono tutaj. W jaki sposób ateista, agnostyk lub niewierny mógłby zostać zbawiony? Jeśli Pan na krzyżu nie podjąłby środków, aby odkupić ich wszystkich. Nasz Zbawiciel podjął się zatem cierpieć ową samotność, izolację i oddzielenie od Boga, które są udziałem wszystkich ateistów. Zgodził się zatem trwać bez jakiegokolwiek boskiego pocieszenia, i znaleźć się na skraju piekła, aby poczuć, jak to jest być potępionym. W owym momencie, kiedy słońce się zaćmiło, jakby samo wstydziło się rzucać promienie na zbrodnię bogobójstwa, nasz Pan w ciemnościach tego dnia przyoblekł swą duszę w ciemność i w zadośćuczynieniu za wszystkich ateistów zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ten czyn pozwolił Breżniewowi zbawić swoją duszę, o ile tylko Breżniew usłyszał to wołanie. Nasz Pan doświadczył piekła Voltaire'a, Camus, Sartre'a, Juliana Apostaty i tych wszystkich, którzy wyparli się swego Boga. Od tego czasu wystarczy tylko, że zawołają do Niego, aby zostali zbawieni. Ale muszą zawołać.